W latach 30. tutaj na Wiśle trenowała dwójka znakomitych wioślarzy, mistrzów Europy Grabowski i Szelongowski. Potem wiele, wiele lat później biegała przez Płotki w miejscowym klubie Merla Rodowicz. Kilkanaście kilometrów dalej za Wisłą urodził się prezydent Wałęsa i to właściwie były wszystkie sportowe sukcesy Włocławka. Miasto było bardziej znane z pamiątki z cellozy widocznej z tyłu, tam gdzieś za mną, zakładów fajansu niestety upadających. Sport był, mówiąc delikatnie, słaby. Aż tu nagle za sprawą drużyny koszykówki Nobilesu Włocławek dołączył do sportowej Europy. Dzisiaj chcieliśmy się dowiedzieć w naszym programie, jakie są przyczyny i źródła tego sukcesu. Nigdy nie było w tym mieście nawet drugoligowej drużyny piłkarskiej. Krótki epizod zaciężnego zespołu siatkówki w Ekstraklasie potwierdził tylko, że Włocławek do potentatów sportowych nie należy. Najwięcej sukcesów odnosili tenisiści stołowi. Dyscyplina to jednak kameralna i przez wiele lat do maleńkiej salki przy ulicy Łaziennej przychodziło co najwyżej 100 osób. Wszyscy marzyli o wielkim sporcie, a ten jak na złość omijał miasto znane przede wszystkim z robotniczych tradycji. Pomysł na koszykówkę wypłynął w czasie, gdy realny socjalizm odpływał w nierealny byt i w jego miejsce pojawił się drapieżny kapitalizm. Okręgowa koszykówka nikogo już nie satysfakcjonowała. Rozpoczęto od ściągnięcia do Włocławka Mirosława Noculaka, wówczas młodego trenera reprezentacji kadetek. Noculak pochodził z Włocławka i uznał, że rodzinne strony dadzą mu szansę wykazać się także w dorosłej koszykówce. Przyjechał wraz z żoną Oktawią. Stworzyli małżeński duet na parkiecie, prowadząc wspólnie zespół Ligi Międzyokręgowej. Ambicje, jak powiedzieliśmy, były bardzo duże. Możliwości rodzącego się właśnie kapitalizmu też niemałe i zespół rok po roku awansował z trzeciej ligi do Ekstraklasy. Wcześniej Noculaka zastąpił Waczyński, a od dwóch sezonów drużyną dowodzi Wojciech Krajewski. Nie obyło się co prawda bez drobnych naruszeń regulaminowych, ale przecież wszyscy byli zgodni, skoro są możliwości, ambicje i jest zespół, niech gra w wyższej klasie. Na spotkanie drużyny międzyokręgowej przychodziło najpierw 30 osób, by po kilku miesiącach osiągnąć nienotowaną na tym poziomie rozgrywek liczbę 1000 widzów. Tak już miało być przez następne 3 lata. Miasto oszalało na punkcie basketu. Co prawda nie wytrzymali nacisku finansowego młodzi kapitaliści, ale znalazł się w odwodzie stary, bo przedwojenny zakład farb i lakierów Nobiles. Pod taką właśnie firmą drużyna ze 100-tysięcznego Włocławka wyruszyła na podbój Europy. W Włocławku koszykówka istniała od wielu, wielu lat, ale tylko raz w 60-tych latach osiągnęła poziom drugoligowy. Tak to gdzieś ginęła między trzecią ligą, a ligą międzyokręgową i dopiero właściwie od kilku sezonów za sprawą przede wszystkim pana Zbigniewa Polatowskiego, który z Włocławkiem związany od zawsze i z koszykówką, awansowała tak wysoko. Co pana zdaniem było główną przyczyną takiego szybkiego awansu? Podstawową przyczyną było pojawienie się sponsora, jakim była firma Provide i jej właściciel pan Andrzej Dulniak, który stworzył podstawę do tego, żeby koszykówka mogła zaistnieć. W następnym okresie, po 2 latach sponsorowania drużyny przez Provide, sponsorem stała się fabryka lakierów Nobiles, która do dziś jest podstawą utrzymania naszej drużyny. Ale dlaczego koszykówka właśnie? Nie piłka nożna, ani inne gry zespołowe? Pan Andrzej Dulniak był sam kiedyś koszykarzem. Grał na poziomie trzeciej ligi, jak pan redaktor wspomniał, w latach 60. I jako młody kapitalista postanowił zainwestować pieniądze właśnie w koszykówkę. Zresztą oprócz niego kilka innych osób też grało w tym mieście w koszykówkę. Dzisiaj prowadzą biznesy i dlatego ta koszykówka stała się tak wysoko popularna. No dobrze, no ale w wielu miastach próbowano to zrobić i prawie nigdzie się nie udało. Ja nie mam nic oczywiście przeciwko Włocławkowi, ale no nie jest to metropolia. Oczywiście, że Włocławek nie jest metropolią, chociaż teraz metropolią koszykówki chyba jest, bo jak pan wie i państwo wiecie, jako jedyna drużyna męska gra w finałach Pucharu Europy, Pucharu Zdobywców Pucharu. Ale jak powiedziałem, i obecny prezes Nobilesu, Ryszard Badura, grał kiedyś w koszykówkę i grono ludzi, które pracuje w biznesie, pan Darek Borysow, którego firma też jest sponsorem, pan Bożencki, Lesław, to są wszystkie osoby, które kiedyś były związane z koszykówką, grały same lub w jakiejś innej formie pracowały w koszykówce. Skromnie nie wspomina pan o sobie, a o ile wiem, to pana zasługą jest obecność zawodników z byłego Związku Radzieckiego, czy dokładnie Białorusina Griszczuka i wcześniej innych jego kolegów. Nieskromnie powiem, że rzeczywiście, że Igor Griszczuk został do Włocławka sprowadzony przeze mnie, przez pana Andrzeja Dulniaka. Myśmy podpisywali kontrakt z klubem RTI Mińsk.
i również obecny Białorusin Siergiej Żełudok, a wcześniej Pustogwar, Słaniewski czy Ugliumow byli już załatwiani przeze mnie z tymi federacjami i klubami, jak również kilku innych zawodników krajowych, którzy do Wrocławka przyszli. Nie wspomnę już o trenerze krajewskim czy poprzedniku jego Waczyńskim. Co pana zdaniem było największą atrakcją, że zdecydowali się właśnie na Wrocławek? Taki zawodnik jak Griszczuk jest z tej klasy koszykarzem, że mógłby grać w wielu klubach zachodniej Europy. Ja myślę, że Griszczuk jeszcze zagra w jakimś klubie zachodniej Europy, ale porównując warunki, znając warunki, jakie panowały na Białorusi 4 lata temu i we Wrocławku, zdecydowanie w Polsce były lepsze warunki do uprawiania koszykówki. Po prostu Igor wybrał według mnie okres przejściowy gry przed zachodem Polskę. To, że w Wrocławku to robi doskonale, to każdy wrocławianin o tym wie. I część kibiców naszych nie wyobraża sobie, żeby koszykówka była we Wrocławku bez Igora Griszczuka. Na planie miejsc w kasie widzę, że zostały już tylko pojedyncze bilety, prawda? Tak, proszę pana, to już jest końcówka w ogóle biletów, które zostały nam do sprzedania. Czy tak jest na każdym meczu? No ostatnio tak, proszę pana. I na ligowych meczach, i na pucharowych? Na ligowych może rzadziej, ale na pucharowych prawie tak. Mimo że bilety, jak widzimy, nie są zbyt tanie? No, ludzie narzekają, ale mimo wszystko stali kibice. Po 100, a nawet po 200 tysięcy? Tak, od 200 tysięcy do 100 tysięcy, ulgowe po 70 tysięcy. Nie przeszkadzałem, bo kolejka, widzę, jest po bilety. Jesteśmy najlepsi. To są pseudo kibice. Nie, prawdziwy kibic, jak kupują bilety, to na pewno są prawdziwi. Dwunastką Tomek, trzynastką Wojciech Pietrzak, czternastką Henryk i z piętnastką Przemysław. I trenerami zespołu są Wojciech Krajewski i Wojciech Kowiecki. We Wrocławku kibicami są wszyscy. Marcin, ile masz lat? 11. Od kiedy się interesujesz koszykówką? Od 3 lat. A dlaczego koszykówką? No, podoba mi się ta dyscyplina sportu. Bardziej niż piłka nożna? O wiele. Dlaczego? No nie wiem jak to powiedzieć. A NBA też oglądasz? Tak, tak. A kto jest najlepszy w Nobilesie, powiedz? Igor Griszczuk. Igor Griszczuk. No i kto jeszcze? I Roman Olszewski. I w klasie wszyscy też się interesują Nobilesem, czy nie? Tak, wszyscy. A grasz w klasie w koszykówkę? Tak. No i jestem najlepszy nawet. Brawo. Powiedz mi, a do klubu kiedy się zapiszesz? Już jestem zapisany. W Nobilesie jesteś? Tak. Ile jest drużyn juniorów i dzieci takich młodszych w klubie? No, trudno powiedzieć, ale w młodzikach, tam gdzie ja chodzę, to około 11 drużyn. 11 drużyn. A co cię w koszykówce najbardziej pociąga? Czy lubisz rzucać, czy bronić, czy grać na środku, na skrzydle? Na jakiej pozycji lubisz grać? Rozgrywający. Jako rozgrywający. A rzucasz też? Tak. I za 3 punkty, prawda? Tak. A kto w Nobilesie najlepiej rzuca? Chyba Siergiej Żółdok. Siergiej Żółdok za 3 punkty. A dlaczego rzut za 3 punkty jest właśnie taki interesujący? No bo jest to daleka odległość i taka efektowna. To chyba wymaga dużo treningu. No raczej tak. Czyli dzisiaj jest mecz z Benettonem, a jutro w szkole wszyscy będą mówili o meczu? No tak. Albo będą się śmiali, że tyle przegraliśmy, albo będą się cieszyć, że wygraliśmy. Ambicje miasta i kibiców rosły szybciej niż możliwości wyszkolenia własnych kujawskich zawodników. Nic dziwnego, że od początku wielkiej i błyskotliwej kariery zespół opierał się na armii zaciężnej. Przydały się od lat dobre kontakty regionu z Białorusią. Stamtąd pochodziła większość cudzoziemców występujących w klubie nad Wisłą. Już w lidze międzywojewódzkiej import krajowy wspierany był zza wschodniej granicy. Jednak graczem, który bez wątpienia zrobił w mieście największą karierę, jest Igor Griszczuk. To w dużej mierze jego zasługą jest dwukrotne zdobycie wicemistrzostwa kraju i ostatni awans do finałowych rozgrywek Pucharu Europy. We Wrocławku liczą po cichu na jeszcze jeden dodatkowy atut Igora. Jak mówią wtajemniczeni, już niedługo zwolni się miejsce, gdyż Griszczuk ma bardzo duże szanse na polskie obywatelstwo. Stosowne papiery czekają w Belwederze na rozstrzygnięcia. Bez wątpienia na tym skorzystałaby również reprezentacyjna koszykówka.
Paradoks naszego basketu polega na tym, że z dnia na dzień rośnie poziom ligowych drużyn, jednak jest to przede wszystkim zasługą cudzoziemców. 12 Amerykanów w polskiej lidze to osiągnięcie nie gorsze niż udział zagranicznych żużlowców w rozgrywkach na torze. Wraz z przypływem Murzynów rośnie poziom, ale i cena za usługi świadczone w polskich drużynach koszykówki. We Włocławku jak na razie posiłkują się tańszymi graczami ze wschodu. Zapewne po uzyskaniu obywatelstwa przez Igora wolne miejsce trzeba będzie zapełnić wysokim graczem z USA, bo na wschodzie coraz trudniej o tanich zawodników. Ceny poszły w górę. Oczywiście nie tak bardzo wysoko, jak to ma miejsce w przypadku zakupów prosto z NBA. Ostatni goście włocławskiego Nobilesu, słynny włoski Benetton, pokazał nie tyle różnicę poziomu między klubami, ile przepaść finansową, jaką trzeba pokonać, żeby myśleć o podobnych sukcesach. Najpopularniejszy sportowiec Włocławka 93 i chyba 94 roku, bo niedługo wyniki plebiscytu Igor Griszczuk. Niech pan powie, jak pan trafił do Włocławka, do koszykówki włocławskiej? No, w ogóle ja trafił do Włocławka w 91 roku. Przyjechaliśmy z zespołem Białorusi na turnier. Byli tu Amerykanie, przyjechali ze Stanów. Wygraliśmy cały turnier, sponsory zauważyli mnie. Jak ja gram i przedłożyli mnie kontrakt tu w Włocławku. I rozumiem, że jest pan zadowolony z tego powodu? Tak, już czwarty sezon gram w Włocławku i bardzo cieszę się to, co już gram w pucharach na czwarty rok koszykówce. A nie marzy się czasami taka drużyna właśnie jak ten Benetton, żeby tam pan zagrał czy w innych? No akurat teraz jest możliwość pokazać siebie w takim turnierze mogą zauważyć inne kluby ze Spolu i wtedy może być będzie jakieś. Na razie jest pan tutaj, niech pan powie, pan z rodziną czy sam, jak to wygląda? Tak, z rodziny, żona, córka i kochany pies, który jest. Bardzo nam jest przyjemnie, ludzie do nas odnosią i myślę, na razie tu w Włocławku. I do domu chyba blisko też, prawda? No niedaleko, 70 kilometrów. Jak często pan jeździ? No jeżdżę jeden raz w rok, na Nowy Rok, na Sylwestra. I w основном tu moja praca i ja tu już pracuję. To stara sportowa prawda, że o drużynie najwięcej wiedzą masażyści i lekarze. Doktor Jacek Korecki jest od początku zespołem Nobilesu. Panie doktorze, co pan może powiedzieć o tym zespole, no nietypowym, stworzonym z zawodników, którzy przyjechali do Włocławka z większych ośrodków, z większych miast. Jak oni to odbierają, jak oni się czują? W 1999 roku staraliśmy się stworzyć im takie warunki, jakby byli u siebie w domu. Duża w tym zasługa działaczy, jak i moja. Staraliśmy się stworzyć od samego początku im warunki wręcz komfortowe, czyli zawodowe.
opieka zdrowotna jest u nas rozwinięta, no wydaje mi się, że nad podziw. Dobrze, zajmujemy się oprócz zawodników także ich rodzinami. Jest to dla nich normalne, bo wpływa to na ich dobrą psychikę. Zespół budowany był, wydaje mi się, z głową. Duża część naszego zaangażowania szła na sferę psychiczną, co najbardziej było związane z tym, że staraliśmy stworzyć im od samego początku warunki na dobrą rehabilitację, pewność w tym, że mają zawsze do kogo się zwrócić. Zespół wydaje mi się, że w tej chwili osiągnął pewną kulminację. Jest to niejako efekt naszego działania, już tego 4-5 prawie letniego. Bardzo się cieszę, że gramy dzisiaj z Benettonem Treviso, aczkolwiek nasze marzenia sięgają znacznie, znacznie wyżej. Wojciech Michałowicz, największy rodzimy specjalista od koszykówki NBA, twierdzi, że as Benettona, Amerykanin Woolrich, zarabia w Treviso około $1 000 000 rocznie. Budżet całoroczny włocławskiego klubu sięga niecałych $400 000. Ciężko w tej sytuacji myśleć już dzisiaj o dawnych gwiazdach z NBA, które przecież nie mają ochoty dodatkowo płacić za siebie podatku i świadczeń ZUS-u. 8 miliardów rocznie to przede wszystkim zasługa fabryki farb i lakierów. Są jednak inni sponsorzy, w tym Urząd Miasta, który nieodpłatnie udostępnia na treningi i mecze halę sportową. Być może to określenie obiektu ośrodka sportu i rekreacji jest nieco przesadzone. Tak naprawdę mecze europejskie puchary nie powinny odbywać się we Włocławku, bo hala jest za krótka, ale innej nie ma. Fenomen popularności koszykówki w naszym kraju jest stopowany przede wszystkim przez brak odpowiednich obiektów. We Włocławku postanowili rozpocząć budowę hali na 5000 widzów. Tylu z pewnością przyszłoby na mecz, gdyby dzisiaj były miejsca na widowni. Skoro nie ma biletów albo są zbyt drogie, pozostaje regionalna telewizja. Są też transmisje w coraz popularniejszej w kraju i za granicą stacji Polonia. Włocławek pojawia się więc w tysiącach domów w całej Europie. Nowa hala nie powstanie rzecz jasna w ciągu roku. Czy przez ten czas nie wypali się zapał sponsorów, działaczy i kibiców? W tej chwili nikt nawet nie próbuje na ten temat rozmawiać. To jasne, że koszykówka jest tematem numer jeden w mieście. W zeszłym roku po bilety na mecze finałowe o Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław trzeba było wstawać o 6 rano. Tuż przed meczem Koniki oferowały karty wstępu za 1 000 000 zł. W mieście dosyć mocno doświadczonym bezrobociem jest to suma poważna. Ale są też kibice z odległych nawet miast, którzy nie tylko regularnie przyjeżdżają do Włocławka na mecze, jeżdżą z zespołem nawet za granicę. Koszykówka we włocławskim pejzażu nie tylko sportowym zajmuje coraz trwalszą pozycję. Na razie nie ma niestety wśród najlepszych własnego wychowanka. Gdyby jednak udało się spośród tysięcy naśladowców Griszczuka znaleźć i wychować choćby jednego reprezentanta kraju, koszykówka przetrwałaby wiele lat w mieście dotychczas niewymienianym na pierwszych stronach centralnych gazet. Mecz Nobilesu z jedną z najlepszych europejskich drużyn, Benettonem Treviso, zakończył się zgodnie z przewidywaniem zwycięstwem Włochów. Wicewojewoda włocławski, pan Władysław Kubiak. Chciałem porozmawiać nie oczywiście o tym meczu, bo on był jednym z wielu, natomiast o tym, czym jest koszykówka dla miasta, dla województwa, czy to jest wydarzenie, czy też epizod jakiś. Jak pan to ocenia? Ja to, co dzieje się za sprawą koszykarzy Nobilesu Włocławek, odbieram na czterech płaszczyznach. Po pierwsze oczywiście w kategoriach sportowych,
za sprawą rywalizacji sportowej, po drugie jako pewien spektakl sportowy za sprawą wspaniałej widowni publiczności wrocławskiej, która dla przypomnienia została uznana przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w ubiegłym roku za jedną z najwspanialszych publiczności w kraju, za najlepiej zorganizowaną widownię, publiczność sportową w kraju, otrzymała nagrodę i to cenimy. Po trzecie, chciałem powiedzieć, że to, co robią koszykarze, drużyna koszykarzy Nobilesu jest przenoszona na młodzież, na młodych mieszkańców Wrocławka. Za sprawą właśnie Nobilesu, ale i za sprawą, to się zaczęło wszystko, transmisji telewizyjnych z meczów NBA. I dzisiaj młodzi mieszkańcy Wrocławka bawią się na podwórkach, na placach w Griszczuka, w Olszewskiego i my staramy się wykorzystać tą popularyzację koszykówki, organizując zawody, organizując imprezy sportowe w szkołach i nie tylko. I ja myślę, że to zaowocuje pozytywnie dla rozwoju akurat tej dyscypliny. I po czwarte, myślę, sprawa najważniejsza, popularyzacja regionu, popularyzacja Wrocławka za sprawą udziału właśnie drużyny Nobilesu Wrocławek w rozgrywkach Pucharu Europy, za sprawą transmisji na cały świat. Trewizo nie jest większym miastem od Wrocławka. Czy nie marzy wam się taka drużyna jak tą, którą dzisiaj widzieliśmy? Oczywiście, że tak, ale ja pragnę przypomnieć, że Nobiles jest w ogóle młodą drużyną od dwóch sezonów uczestniczących w rozgrywkach pierwszej ligi i dwukrotnie zdobywał tytuł wicemistrza Polski. Teraz w trzecim sezonie ponownie startuje z dużymi szansami, z dużymi nadziejami i po raz kolejny jako drużyna polska uczestniczy w rozgrywkach tego typu. Przypomnę, wiele lat temu Lech Poznań startował i bez żadnego sukcesu. Nobiles Wrocławek ma już dwukrotnie zwycięstwa na swoim koncie. Ale najważniejsza jest promocja właśnie koszykówki polskiej, promocja Wrocławka i to cieszy i ja myślę, że to przyniesie w przyszłości pożądane skutki. Czy granie w pucharach jest dla was przyjemnością, satysfakcją czy męczarnią? Troszeczkę trudne pytanie. Znaczy, może tak, wiadomo, że jest to wielka, wielka przygoda. Dla mnie jest to zupełnie nowe doświadczenie. Bo do tej pory... Wielki sport trudno sobie dzisiaj wyobrazić bez możnego sponsora. Tak się dzieje na całym świecie. We wszystkich rozgrywkach klubowych, w każdej dyscyplinie sportu za drużyną stoi potężny sponsor. Tak jest również w przypadku wrocławskiego klubu. Fabryka farb i lakierów Nobiles jest tym przedsiębiorstwem, które utrzymuje drużynę. Dyrektor fabryki, pan Ryszard Badura. Panie dyrektorze, o związkach chcieliśmy porozmawiać klubu i fabryki. Czy to wam się opłaca? Nam to się opłaca, bo co roku wydajemy określoną sumę pieniędzy na reklamę i nasze pieniądze w koszykówce są to pieniądze przeznaczone na reklamę i pieniądze przeznaczone w ten sposób, że koszykarze te pieniądze zwracają nam z nawiązką. Są to pieniądze wydane bardzo skutecznie i chyba w to miejsce, gdzie powinniśmy je wydać. No właśnie, właściwie Wrocławek do tej pory był skojarzony z fajansem, z wieloma innymi wyrabami. Nagle wszyscy wiedzą, że ta drużyna koszykówki to jest związana z fabryką farb i lakierów, a fabryka no, z koszykówką, jakby jedno z drugim ma wiele wspólnego. Tylko moje pytanie dotyczyło jakby kosztu. No wiadomo, żeby zaistnieć w Europie, w jakiejś innej dziedzinie życia, przychodzi nam to z dużymi kłopotami. Czy pana zdaniem w sporcie jest łatwiej? Ale zawsze trzeba liczyć, jakie ponosi się koszty, jakie ponosi się zyski. Trzeba powiedzieć, poprzez start w pucharach bardzo wzrosły nam interesy w tej chwili na wschodzie. Na Litwie, w Estonii, w Białorusi i po prostu te koszty, które ponosimy na utrzymanie koszykówki, odbijamy sobie na zwiększonej sprzedaży i na większym zysku z tej sprzedaży.
No ale powiedzmy sobie szczerze, że dzisiejszy przeciwnik, rozmawiałem przed meczem z Benettonem, ma sponsora o niebo większego. Czy to troszkę rodzi kompleksy, czy też myśli pan, że wy macie taką szansę, żeby im dorównać sportowo, ja myślę? No Włosi gospodarkę rynkową budowali 50 lat, my 5 lat, jak to powiedział, że kiedyś Nobiles nie będzie Benettonem, tak wielkim jak Benetton. Tego oczywiście życzymy, ale w tych planach długofalowych ja rozumiem, że jest miejsce pewnie i na jakichś koszykarzy amerykańskich i na wychowanie własnych. Jakby pan widział strategię sportową? Pan jest oczywiście od sponsoringu, nie od sportu, ale jedno z drugim jest bardzo sprzężone. No koszykówka w Polsce w tej chwili bardzo dynamicznie się rozwija i trzeba powiedzieć, że poziom sportowy ligi tak ogromnie wzrósł, żeby utrzymać tą pozycję, jaką żeśmy wywalczyli w latach ubiegłych, na pewno będziemy musieli się wzmocnić. Zobaczymy kim. Oczywiście czarni gracze w koszykówkę przyciągają kibiców, grają radosną koszykówkę, taką finezyjną, fantazyjną. No i na pewno trzeba pomyśleć, czy może o graczach za oceanu, czy ze wschodu, ale na pewno będziemy się wzmacniać. Jedną z popularniejszych postaci we Włocławku był słynny rewolucjonista Julian Marchlewski. Jego legenda przebrzmiała wraz z upadkiem ustroju. Dzisiaj nawet nie ma pomnika, kilkaset metrów za mną, tam w tle został tylko cokół po Marchlewskim. A jak długo będzie żyła legenda drużyny koszykówki, przekonamy się pewnie dopiero za kilka lat. Czy wraz z tym zespołem umrze, czy może przetrwa jeszcze tak, jak silny jest entuzjazm działaczy tego miasta.